Cześć, witajcie, z tej strony DJ Tomasz Kunikowski. Za chwilkę zobaczycie moc energii, jaką właśnie włożyliśmy w imprezę przygotowaną dla organizacji Tara razem z Vanessą, czyli Zumba z Vanessą, także będzie za chwilkę widoczna na właśnie tym filmie, który za chwilkę obejrzycie. Oprócz tego także pokaz Krav Magi oraz ekscytujące i energiczne dzieciaki, jak tylko możecie zobaczyć właśnie w Anglii już za chwileczkę właśnie w tym filmie. Pozdrawiamy. Skąd? Z Cheltenham. Cześć, trzymajcie się. Hej! Zrobiliście piękny pokaz Krav Magi, jak dzieci powinny bronić się na, po prostu przed innymi, tak? Powiedz mi więcej o tym przedsięwzięciu. No, uczymy ludzi, dzieci Krav Magi, ale chodzi o to, żeby one stały się pewne siebie. Nie uczymy ich, jak zabijać. Chodzi o to, żeby one mogły stand up for themselves, stanąć i się obronić. I oczywiście teraz takie modne jest ten bullying. Niestety polskie dzieci też są narażone na to, że inne dzieci trochę nie traktują je tak dobrze. Więc dobrze jest, żeby one mogły się obronić i były pewne siebie. Dobrze, powiedz mi, jak można do Was dołączyć i gdzie macie klasy? W Presbury mamy zajęcia od godziny 5 do 6. Najlepiej było zobaczyć na stronę internetową Active Krav Maga. Mamy też zajęcia dla dorosłych, ale dla dzieci to jest czwartki o 5 godzinie. Poza tym mamy też zajęcia w Churchdown w poniedziałki, jeżeli ktoś jest z Glosy. Dobrze, a zajęcia są z Tobą, czy po polsku, po angielsku? Jak to wygląda? Są głównie po angielsku i to akurat pomaga, bo mamy też dużo polskich dzieci i one uczą się angielskiego wiele szybciej w takim środowisku, gdzie po prostu wszystko jest pokazywane, więc jeżeli czegoś nie rozumieją, albo ja mogę przetłumaczyć, albo po prostu uczą się kopiując. Ale chcemy, żeby dzieci nauczyły się angielskiego, bo jednak jesteśmy tutaj w Anglii i to im pomoże w przyszłości. Dobrze, powiedz mi, a czy nie boicie się czasami, że taka umiejętność walki może po prostu sprowokować dzieci, żeby wykorzystały ją tak w złym celu, żeby po prostu, nie wiem, wręcz zaatakować kogoś? Właśnie o to chodzi, że z dziećmi Krav Maga wygląda zupełnie inaczej niż z dorosłymi, bo my wiemy, że one nie powinny uczyć się za dużo takich bardzo brutalnych ataków i w ogóle. Chodzi o to, żeby komunikować się, robimy drille, kiedy oni muszą po prostu uciekać i uczymy ich, że to jest okej, że takie sytuacje mogą być i robimy scenariusze, które są typowe dla dzieci, więc to nie chodzi o to, żeby stworzyć małych zabijaków, chodzi o to, żeby im dać skillsy, które są przydatne w życiu. Każda lekcja ma jakiś taki gwóźdź, na którym się skupiamy. Na przykład ostatnio uczyliśmy dzieci, że jedno jest mieć attention, a drugie to jest respect. I chodzi o to, żeby rozróżnić to, że nie chodzi o to, żeby one się zachowywały źle, tylko żeby wszyscy na nich patrzyli. Chodzi o to, żeby one były the best they can be, najlepsze jakie mogą być, żeby zawsze pomagały sobie. I tego właśnie uczymy dzieci. Chodzi o to, że to jest tak jakby dodatkowy rozwój dla nich i zajęcia, gdzie oni muszą ze sobą współpracować, pracować jako drużyna. Nie chodzi tylko o uderzenia i kopnięcia. Uderzenia i kopnięcia są dobre dla fitnessu, ale ogólnie my uczymy dzieci, jak osiągnąć sukces w życiu. Czyli same dobre wartości. Powiedz jeszcze krótko o tym, kim ty jesteś i co ty robisz jeszcze oprócz tego. Jestem full-time instructor, czyli mam swój klub Krav Maga i głównym moim zajęciem to jest właśnie uczenie Krav Magi. Jestem też militarnym instruktorem. Mamy wielki klub z około 150 uczniów, więc to mnie trzyma zajętą. To wystarczy. Świetnie, dziękuję bardzo. Thank you.
Rozmawiam teraz z panią Beatą, która jest organizatorem tej imprezy. Pani Beato, proszę powiedzieć więcej o tym, kim pani jest, co pani tutaj robi. Jestem przewodniczącą Czerwonej Tara. Tara jest stowarzyszeniem Polaków, która skupia w swoich szeregach, że tak powiem, rezydentów i tenanców w Cheltenham. Organizujemy większość imprez dla polskiej i angielskiej społeczności, ponieważ chcemy się integrować z angielską społecznością. Chcemy pokazać im naszą kulturę, nasze tradycje i pokazać, że jesteśmy normalnymi obywatelami, których nie należy się bać. Jesteśmy dobrymi sąsiadami, dobrymi pracownikami, można się z nami bawić. Muszę się pochwalić, dosyć prężnie nam to idzie. To w naszym komitecie są młodzi ludzie, którzy mają bardzo dużo inicjatywy, dużo sił do działania. Chcemy pokazać, że my mamy powody do tego, żeby być dumnym, że jesteśmy Polakami, że nie musimy się wstydzić naszego języka, że nie musimy się wstydzić naszej kultury, że zrobiliśmy tak wiele dla Europy i dla naszego kraju, że powinniśmy być co najmniej lubiani. My jesteśmy jakby zobligowani do tego, jako społeczność polska, żeby się przedstawić Anglikom i żeby oni, bo ja już się spotkałam z takimi zdaniami w moim miejscu pracy, że oni się nie boją nas jako Polaków, bo my jesteśmy podobnej kultury i świetnie się asymilujemy w społeczeństwie angielskim. Oni się boją innych rzeczy, ale my musimy pokazać, jak prężną jesteśmy społecznością, jak jesteśmy tutaj zakorzenieni w to miejsce. Mieliśmy spotkania z panem posłem, z dwoma posłami nawet, przeciwnych partii do parlamentu. Ci ludzie nie mają świadomości, jak wielu Polaków mieszka tutaj, na tych ziemiach, bo jak powiedziałam, że około 6 tysięcy w Czerwca mieszka Polaków, to zrobili wielkie oczy. Pani burmistrz, która przybyła do nas na dożynki, pytała się, czy my zamierzamy powrócić do Polski. Więc odpowiedzieliśmy jej, te dzieci mają brytyjskie paszporty, my tutaj mamy kupione domy. My jesteśmy podzieleni sercem pomiędzy naszym krajem, gdzie zostawiliśmy swoje rodziny, gdzie zostawiliśmy groby najbliższych i między tym krajem, gdzie tutaj się już jakby zakorzeniliśmy w jakimś stopniu, gdzie mamy przyjaciół, gdzie mamy domy, gdzie porodziły nam się dzieci i wnuki, tak jak moja wnuczka na przykład. Więc ja nie widzę w swoim wieku, żebym ja mogła wrócić do Polski. Niezmiennie ja kocham swój kraj i my szukamy takich ludzi, którzy kochają Polskę i którzy chcą pokazać, jak ważna jest Polska dla Europy, jak ważna jest Polska dla Anglii, jak ważna Polska jest dla nas Polaków. Każdą jedną naszą imprezę organizujemy w ten sposób, że udostępniamy informacje, plakaty, które przygotowujemy w dwóch językach, zapraszając również Anglików z każdego jednego miejsca. I jak widać, oni się świetnie bawią razem z nami i coraz fajniej, coraz po każdej imprezie mamy więcej sympatyków, że tak powiem. I rodzice są przebrani, i dzieci. I razem tutaj się bawimy przy zumbie, przy krawmadze, przy DJ-u polskim, który, jak Państwo żeście zauważyli, mówi po polsku i po angielsku. Mamy jeszcze w programie Magika. Tutaj panie się przebrały, bo udostępniono nam stroje. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy nas zasilili wspaniałymi polskimi ciastami. Gdzie można znaleźć więcej informacji o tym, jak można do Was dołączyć? Generalnie najwięcej informacji jest na Facebooku. Mamy też swoją stronę w internecie, ale najwięcej bieżących informacji jest na Facebooku i tam możecie Państwo wszystko znaleźć. To jest Cheltenham Polish Tara. Chcemy ułatwić życie Polakom tutaj na tym miejscu. Chcemy być jakby takim punktem, do którego można się zwrócić, a my sami pomóc nie możemy, ale na pewno pokierujemy, gdzie to można się udać ze wszelkimi problemami. Dziękuję bardzo.